Radio Kraków. Dzień dobry, dzień dobry. Czas na Radio Radiostradę. Ym, tak, no ale za, zanim przejdziemy do tych opon, to jeszcze jedna rzecz. Chcieliśmy, y, że tak powiem, skomentować ten film, który ja. się pojawił też ja na naszej Ja rano Państwo oglądałem, z... byłem zwulwelsowany tym, co, co oglądałem. No. Y, kierowcy, którzy jadą, tym Tunelem, tym kanałem, y, który ma zapewnić dojazd karetek. Y, wszyscy dobrze wiemy, że w, jeśli dojdzie do wypadku, na miejsce muszą dojechać ratownicy, no i trzeba stworzyć im możliwość dojazdu. Y, w ten sposób tworzy się tak zwany korytarz życia, a tu nagle na tym korytarzu życia to jadące pod prąd. No nie, no to, 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 co nie, ci nie, nie, to nie wierzyłem w własnym mocą, że, że e, jeżeli by to kiedyś było takie po, popularne powiedzenie, jeżeli głupota mogłaby latać, to oni powinni latać od, rzatu, od bo to mhm. jest to, co oni wyprawiają ci kierowcy. Nie to, że wszyscy grzecznie zjeżdżają na bok. Tworzymy, walczymy o to, namawiamy państwa i apelujemy o to, żeby tworzyć ten Korytarz, zjeżdżać na swoje prawą lub lewą stronę, żeby mhm. środek został wolny. Ja pamiętam, tutaj były wywiady z panami ze Straży Pożarnej, z policji, z, ze służb ratowniczych. Komendant z policji autostradowej, nagle... który jest mocnym orędownikiem tak. tego, i to tak naprawdę on nas tym zaraził, żeby się temu przyjrzeć z bliska. I nagle się właśnie okazuje coś takiego. Że, że pod prąd próbują uciekać z tego korka. No trudno, dostaliśmy się w korek, musimy to odstać. Natomiast jest jazda pod prąd. Tym kanałem, to to jest, w ogóle, to jest w ogóle dla mnie to by nie tym kierowcom pozabierać prawa jazdy. Ja loga. bym tylko chciał, żeby oni sobie uzmysłowili, że może no, tak. dzięki temu, co robią, przez to, co robią, bo nie dzięki, no. y, ktoś kiedyś zginie. Do kogoś nie dojedzie karetka, więc nie, niech to wezmą pod rozwagę, co robią, i tyle. To już nie komentujmy, nie bo szkoda, ta, to szkoda, szkoda słów po prostu. Tak. Przejdźmy do tego, o czym mieliśmy tak. mówić, czyli tak. co? Zima coraz bliżej. No, prawie miesiąc temu, jak żeśmy tutaj rozmawiali, to ostrzegałem Państwa, że zima może przyjść. Październik lubi takie mhm. nagłe ataki zimy, i taki atak chłodu żeśmy już mieli. Natomiast dzisiaj rano popatrzyłem na termometr i ciągle ta temperatura rano oscyluje w granicach zera. I namawiam państwa po raz któryś z kolei, załóżmy już zimowe opony, dla tych państwa, którzy dojeżdżają spoza Krakowa. Tam jest, w nocy mogą być przymrozki, wcześniej rano. tam jest 0 stopni, tam jest poniżej zera, a opona zimowa ma pracować od plus 5 stopni. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli jest od do 5 stopni rano, zakładajmy zimową oponę. Pamiętajmy, że zimowa opona to nie zimowa śniegowa, ani lodowa. To jest zimowa opona. I proszę Państwa, to, że ona, jak Państwo będą wracać, będzie plus 10 czy plus nawet 15 stopni tej oponie się nic nie stanie, bo one są już budowane z takich specjalnych mieszanek, że ona nie zejdzie tak szybko. Możecie Państwo spokojnie wyjeżdżać rano mhm. na zimowej oponie, na tej, nazwijmy to zimowej oponie, i wracać z powrotem. Natomiast to, że rano Państwo założą tą zimową oponę, to naprawdę będą Państwo mogli uniknąć wielu. Przykrych rzeczy na drodze. Znaczy, my nie namawiamy, żeby co dzień zmieniać opony, tylko nie, żeby nie. zmienić żeby już zmienić. zacząć. Dlatego jeździ się, na 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 się pół roku. Hmm. Teraz chciałbym poruszyć temat tych opon tak zwanych regenerowanych. No właśnie, bo kiedyś no bo, to było bardzo popularne. No bo liczy, wszyscy się tak tego boją. Mhm. Ja ostatnio zwiedzałem fabrykę, gdzie produkują takie regenerowane opony, bo w Polsce są już takie fabryki i powiem Państwu. Przetwórnie że... chyba, nie? nie no to prawie <laughs> fabryka, bo to w paru słowach, jak się produkuje taką oponę. Mhm. Więc najczęściej sprowadza się te zużyte opony, nie z Polski, bo one są zniszczone, sprowadza się z zachodu, z zagranicy, tam gdzie tych, tych, tych dziur jest mniej, gdzie one nie ulegają mhm. takim mhm. Y, odkształceniom. Opony, z których ściąga się bieżnik. One są łyse prawie, tak, te karkasy się to mhm. nazywa. I na to... Czy kupuje... To jest, ten szkielet, to jest ten szkielet. Do tego kupuje się w fabryce opon. Nie... W... Nie chcę wymieniać yy, no wiem, konkretnych, nie. ale to są fabryki, których opony my yy, na co dzień kupujemy yy, normalnie w serwisach. Kupuje się sam bieżnik, to jest taka rolka bieżnika. Ten bieżnik nakłada się na tą. Opony. Na tego karkasa, wkłada do specjalnej takiej balaklawy i tam przez cały dzień one w, w podciśnieniu się przyklejają. Te opony wychodzą. Pamiętajmy, że ten bieżnik, który, który jest przyklejony do opony, to jest ten sam bieżnik, który kupujemy w nowej oponie. Mhm. I on jest fabryczny, przygotowany, tak. bo on jest, tak naprawdę to, 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 to jest rzeźba. tak? To jest tak, to, 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 mhm. cały bieżnik, który mhm. nakładają. Mhm. On jest y, homologowany, on jest przystosowany, on ma wszelkie z, y, zezwolenia na, na jaj. No, jak z ciężarem tam nie ma I, jakichś problemów z wyważaniem. może z wyważaniem być mały problem, ale to jest naprawdę niewielki problem. Mało tego. To się produkuje w, y, w różnych prędkościach. To nie to, że to jest do 120 km na godzinę. W tym można jeździć 180, nawet ponad 200. Posiadają takie Zezwolenia i takie homologacje Na, na tą jazdę Czyli pełno, no, tym, pełnoprawna, pełnosprawna opona. opona I zamiast kupować jakieś Używane, stare no opony y, no proszę się nie bać Tych opon, bo te opony naprawdę są Dobrej jakości Co, co więcej y, so Jest fabryka, nie będę wymieniał nazwy Która produkuje też opony Do rajdów, właśnie też z tym bieżnikiem Więc te opony są Testowane w, w w trudnych, w trudnych warunkach, warunkach. w mm -hmm. rajdowych warunkach, sliki, intermediaty i, i wodne opony. I one to wytrzymują. W związku z tym, jeżeli wytrzymują takie ciężkie testy na rajdowych trasach, to mhm. bez problemu państwo mogą jechać tym na normalnych naszych drogach. Wspomniał mi się, jak Emil opowiadał o przewożeniu opon z slików <laughs> i komu powiedzieli, że to są łyse opony no, i dlatego im czasy, nie doliczono cła. No. <laughs> Ale rzeczywiście, e, z tymi oponami to od lat różne, różne historie się dzieją. E, wróćmy jeszcze do tych, do tych bieżników i do, e, do, do opon używanych, bo e, duży jest rzeczywiście rynek też opon używanych w Polsce to są opony przywożone z zagranicy i tu ważna uwaga to nie tylko rzeźba jest istotna nie tylko głębokość bieżnika tak, tak tylko tak, czas. czas jeżeli dokładnie. opona ma ja uważam ko 5-6 lat i jak państwo dotkną tej opony to ona jest twarda jak kamień mhm. I ona już nie będzie, ona się nie nadaje już do jazdy dla mnie, bo ona będzie się ślizgać po drodze. Ona, ta guma musi być miękka na tym. No łatwo, nawet na ten paznokcie muszę sprawdzić, czy ta guma jest twarda, mhm. czy ta guma jest miękka. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem używanych opon. Bo mhm. opona musi mieć tą wysokość swoją bieżnika powyżej 4 mm. Poniżej tego, to jakby Państwo nie, nie patrzyli, to tych opony nie wolno na zimę zakładać. W lecie, ok, można nią jeździć. Nie w zimie. Zimowa opona musi być miękka mhm. i musi mieć duży bieżnik. Mhm. Natomiast jeżeli w tej samej cenie możemy kupić tą bieżnikowaną nawet oponę, jak żeśmy mówili, to ja bym stawiał na tą bieżnikowaną, nie kupował starych opon, bo. Uważam, że jak ktoś już wyrzucił taką oponę gdzieś tam na zachodzie, to nie dlatego, że, że była, fajna, że była dobra. fajna, tylko dlatego, że coś, co, coś tak. musiało tak. Bardzo często zdarza się też, że kupują opony, która wygląda jak nowa. Opona, która ma rok, nawet nie cały rok, i nagle ktoś przywozi komplet takich gum. Zakłada je do samochodu i samochód zaczyna się dziwnie zachować, zaczyna buczeć, co się okazuje. Że te, te opony pochodzą z, z ostrego hamowania na autostradzie. No jest jakiś yy, taki moment, kiedy samochód nagle zaczyna hamować, yy, kierowca wciska hamulec do dechy, a zaczyna działać ABS i to zaczyna się przestawiać to mhm. nie Nieregularnie się zdziera, tylko zaczyna takie kostki robić. Tam wymienia te opony. Te opony wyglądają jak nowe, jak przywieźli do Polski zakładają, one zaczynają w ten czas buczeć Nie wiedziałem o tym. <laughs> no no to jest, jest właśnie to jest, mm -hmm. to jest taka dziwna rzecz, że, się, mm -hmm. że czasami zdarzały się takie przypadki. I on, co się dzieje z tymi oponami? No, ktoś je wyrzucił, no ktoś dlaczegoś wyrzucił. Dlatego, że to było ostre hamowanie, zwłaszcza na betonowej o, e, autostradzie, tak się dzieje z oponą. No, ją przestawia i ją natychmiast kostkuje. Ja kiedyś y, miałem takie opony zimowe założone w samochodzie, niby nowe kupione, niby u wulkanizatora, ale one od początku. Wydawało mi się dziwne. Yy, I po pierwsze, rzeczywiście były strasznie głośne. Po drugie, a miały być nowe. Po drugie, nie do wyważenia. Ile tam ciężarków szło na felgę, żeby tą oponę wyważyć, to po prostu jakiś koszmar. A w dodatku, jak chociaż trochę śniegu było, to w ogóle nie działały. Bo to niby zimówki były, ale mój Boże, to na letnich lepiej się jeździło niż na tych zimówkach. Katastrofa. I, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli państwo będą kupować opony, to na oponie zawsze jest data produkcji. To się nazywa DOT. Mhm. Jeżeli państwo kupują te, te opony, to zwrócić uwagę, bo par, parę film są takie filmy, co wysprzedają opony. Patrzeć, jaki jest DOT. Mhm. Jeżeli DOT jest, powiedzmy sobie, 3 lata, czyli 13, no 14, 15, 16, to, to można to kupić. Jeżeli jest to więcej już, radziłbym tak z pomożeniem oka, mhm. uważać na to, co się kupuje. Bo czasami się nagle okazuje okazja. Ktoś wysprzedaje opony. No ta, jest ta. nowa opona, no, no tak właśnie dot jest, do, jest 12, dot jest 10. Gdzieś ktoś tam w magazynie znalazł stare opony i próbuje nam je wcisnąć. Maryszku, bardzo Ci dziękuję y, za tą dzisiejszą lekcję, bo to przydatne dla wszystkich. Ja się dowiedziałem o tym, aby się nie znałem tej historii. Dobra rzecz, warto wiedzieć. Y, my się widzimy w piątek. Dziś, Oj, w piątek, w tymi, tak w to piątek ja piątek może mogę tak, zaprosić tak, tak. wszystkich Państwa. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie na piątek, na godzinę 14 do Radiostrady. Cały program będzie poświęcony mojemu przyjacielowi. Januszowi Kuligowi z tego powodu, że 19 i urodziny. są urodziny Janusza, kończyłby teraz 47 lat. Serdecznie zapraszam, będziemy mieć miłych gości. Wspominamy sobie. Tak, może sobie. Państwo do nas tak. coś przyślą, może zdjęcia, Zapraszamy. może zadzwonią, może tak. napiszą. My słyszymy się w piątek, w piątek o 14. O 14. Dzięki. Dziękuję.